Jest czwartek, 15 dzień stycznia, to są wiadomości Nowego Dziennika. Aleksandra Słabisz, witam Państwa. A w dzisiejszym wydaniu mowa będzie o kampanii na rzecz uprzejmości prowadzonej w nowojorskim metrze, o 5 nominacjach do Oscara dla polskich filmów oraz o trwającym właśnie kolejnym programie stypendialnym Polsko-Słoweńskiej Federalnej Unii Kredytowej. A zaczynamy od zawirowań walutowych. Nastały ciężkie chwile dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Po tym jak w czwartek Bank Centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany franka do euro, jego wartość poszybowała w górę. Zmiana kursu dotknie 700 tysięcy Polaków, którzy zaciągnęli kredyty w szwajcarskiej walucie i teraz spłacać będą o wiele większe raty. Nadal też osłabia się złotówka względem dolara, co w dalszej perspektywie może obniżyć ceny polskich produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. A więcej na ten temat w piątkowym wydaniu Nowego Dziennika. Po raz pierwszy od wielu lat Amerykanie mają mniej głowic nuklearnych niż Rosjanie, wynika z informacji Departamentu Stanu. Chodzi o broń atomową w siłach strategicznych umieszczoną na tzw. czynnych środkach przenoszenia. Są to m.in. pociski na okrętach podwodnych i w samolotach. Teoretyczna rosyjska przewaga jest jeszcze większa, bo dane nie obejmują taktycznej broni nuklearnej, a tej w Rosji jest więcej niż we wszystkich państwach NATO razem wziętych. Jeszcze niespełna rok temu Stany Zjednoczone posiadały blisko 1700 głowic, a Rosja o 300 mniej. Podpisany w 2010 roku układ rozbrojeniowy START nakazał zmniejszenie ilości takiej broni w ciągu 8 lat. O ile jednak Waszyngton zmniejsza w tym kierunku, to Moskwa nie. I przenosimy się do Nowego Jorku. MTA postanowiło Nowojorczyków nauczyć uprzejmości. Niebawem w pociągach metra oraz autobusach pojawią się dużych rozmiarów tablice instruujące pasażerów, aby bagaże i torby trzymali na kolanach, a nie na siedzeniach obok, aby nie jedli w wagonach metra ani nie dokonywali tam codziennej toalety. W ten sposób władze MTA chcą uświadomić pasażerom, że wystarczy zaledwie kilka gestów, by podróżowanie środkami lokomocji publicznej było bardziej przyjemne i mniej stresujące. Mieszkańców Brooklynu, a szczególnie okolic Borough Parku i Williamsburga, może zaniepokoić raport Miejskiego Wydziału Zdrowia, który w ostatnim czasie odnotował znaczny wzrost zachorowań na tzw. czerwonkę bakteryjną, czyli chorobę zakaźną jelit wywołaną przez bakterie z grupy Shigella. Choroba atakuje głównie dzieci. Jej objawy to przede wszystkim silny ból brzucha, wymioty, brak apetytu, gorączka, a po pewnym czasie biegunka. Zatrucie zazwyczaj jest niegroźne i ustępuje po około 10 dniach, ale i tak warto wybrać się do lekarza, bo w ostrzejszych przypadkach należy zastosować terapię antybiotykową. A teraz o sukcesach twórców polskiego kina. Nasze rodzime produkcje otrzymały aż 5 nominacji do najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie, czyli do Oscarów. Obsypana już nagrodami Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nominowana została w dwóch kategoriach – najlepszy film nieanglojęzyczny i zdjęcia. W kategorii krótkometrażowych filmów dokumentalnych do Oscara typowane są filmy Joanna w reżyserii Anety Kopacz oraz Nasza klątwa w reżyserii Tomasza Śliwińskiego. Natomiast Annę Biedrzycką-Szepard nominowano za kostiumy do filmu Czarownica z udziałem Angeliny Jolie. Któremu z polskich filmowców uda się otrzymać statuetkę, dowiemy się 22 lutego. Styczeń to miesiąc, w którym członkowie polonijnych organizacji zbierają się na świąteczno-opłatkowych spotkaniach. W minioną niedzielę wspólnie kolędy zaśpiewali i opłatkiem podzielili się członkowie i sympatycy Kongresu Polonii Amerykańskiej oddziału New Jersey. Wśród gości byli polonijni działacze oraz przedstawiciele innych organizacji, w tym Komitetu Katyńskiego, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ZPA, czy Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w New Jersey. Podczas spotkania KPO nagrodziło Witolda Rosowskiego, prezesa Stowarzyszenia Solidarni 2010, za działalność na rzecz Polonii i Polski. Spotkanie uświetnił występ sopranistki Małgorzaty Kelis. A teraz o tym, co oferujemy w piątkowym wydaniu Nowego Dziennika. Otwieramy je materiałem o karnawałowych balach organizowanych przez Polonię. W wielu przypadkach bale to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale również sposób na wsparcie organizacji pomagających potrzebującym.
o tym, że nie tylko Stalin, ale również Churchill, Roosevelt i wielu innych polityków kłamało, przekonuje w wywiadzie Diana West, autorka książki pod tytułem Wielkie Kłamstwa Ameryki. Poza tym, jak zwykle w piątkowym wydaniu, publikujemy informacje dotyczące wydarzeń w polonijnych organizacjach, w tym m.in. w Centrum Polsko-Słowiańskim, Instytucie Piłsudskiego i Fundacji Kulturalnej w Clark w New Jersey. I na koniec informacja o tym, że trwa kolejna edycja stypendiów przyznawanych przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Po więcej szczegółów udaliśmy się do Centrum Operacyjnego naszej Unii w Fairfield w New Jersey. Zapraszam na materiał filmowy. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie z Centrum Operacyjnego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Fairfield, New Jersey. A jestem tutaj, ponieważ już w grudniu wystartowała kolejna edycja stypendiów dla Polonii, dla naszych dzieci. Ze mną jest specjalistka od stypendiów, pani Kinga Gutowski. Proszę powiedzieć kilka słów na temat programu stypendialnego naszej Unii. Dobry wieczór i dobry wieczór Państwu. Tak, oczywiście Unia Kredytowa wprowadziła stypendia już od roku 2001, a więc jest to nasz 15 rok, oferując programy stypendialne dla naszych klientów. Jesteśmy z tego ogromnie dumni i mamy nadzieję, że w przyszłość również będziemy oferować te stypendia co roku i rozmawiać z Państwem o tym co roku również. Kto może otrzymać stypendia? Do końca stycznia oferujemy program stypendialny dla absolwentów szkół średnich. W lutym rozpoczniemy program ogólny dla college students oraz osób, które są w tej chwili na master's lub na PhD. I ten program stypendialny najprawdopodobniej ukończy się w połowie marca, a więc zapraszamy wszystkich chętnych. Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w programie stypendialnym? W zależności od stypendium warunki się różnią, ale przede wszystkim jeżeli klienci składają w tej chwili na ten program dla maturzystów, przede wszystkim muszą być posiadaczem konta w Unii Kredytowej, muszą być właścicielem tego konta oraz członkiem naszej Unii Kredytowej. A gdzie można otrzymać wniosek stypendialny? Wszystkie formularze są dostępne w każdym oddziale Unii Kredytowej, jak i również na naszej stronie internetowej www.naszaunia.com. Jaki jest ostateczny termin składania wniosków? Do 31 stycznia bieżącego roku. I to jest na obydwa programy, czy na ten jeden? Na ten jeden, na ten pierwszy, o którym teraz mówimy, dla maturzystów. A tamten jeszcze nie jesteśmy pewni. Najprawdopodobniej termin będzie do połowy marca. Okej, mamy już wypełniony piękny wniosek i teraz gdzie go musimy dostarczyć i co do niego należy dołączyć? Pełne formularze podania powinny być dostarczone do naszego oddziału w celu weryfikacji posiadania kont. I dołączyć trzeba oczywiście wymaganą aplikację podpisaną przez studenta oraz rodzica, jak i również oryginalny transkrypt, kopię SAT lub ACT, jak i również esej, który musiał być wypisany na podany temat. Oczywiście każdy oddział jest poinformowany i panie są w stanie odpowiedzieć na pytania, aczkolwiek jeżeli klienci mają więcej pytań, zawsze mogą kontaktować się bezpośrednio ze mną. A kiedy będzie znana lista laureatów? Klienci będą poinformowani bezpośrednio przez Unię Kredytową pod koniec maja. Nie można do mnie pisać na adres e-mailowy scholarships@psfcu.net lub oczywiście zapraszam, proszę do mnie zadzwonić. Mój numer telefonu jest 973-808-3240, wewnętrzny 6247. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, program stypendialny naszej Unii to jeden z filarów działalności Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Także serdecznie namawiam, zwłaszcza rodziców, żeby pomogli młodym naszym dzieciom, studentom, żeby wzięły udział w tym przedsięwzięciu, żeby wypełniły wnioski. No i życzymy powodzenia. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej i ciepłej nocy. Kolejne wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem poprowadzi je Anna Arciszewska. A już za chwilę wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z Telewizji Republika.